W tym roku mieliśmy rozszerzoną ofertę dla mieszkańców, czyli jest to wydarzenie dwudniowe. Tutaj należy nadmienić to, iż musimy podziękować naszym głównym sponsorom, czyli grupie GPS, elektrociepłowni Starogard, Urzędowi Miasta, firmie czy bankowi Skok, także podziękować Nadleśnictwu i Zakładowi Utylizacji Stary Las. Wiele różnych firm, wiele osób wsparło to wydarzenie. Gościliśmy tutaj Państwa przez te dwa dni. Przygotowaliśmy oprócz, to też trzeba wszystkim podziękować, oprócz, jak Państwo tutaj zobaczyli, wystawionej sceny, czyli tej części artystycznej, także i pojawili się tutaj wystawcy ze swoim asortymentem, którzy mogli Państwo zakupić. Ale to, co chyba najważniejsze, to jest podziękowanie także do mieszkańców, którzy nas licznie odwiedzili. Dla nich także mieliśmy przygotowany konkurs, gdzie można było wygrać wiele różnych ciekawych nagród. I raz na dwa, pomyślemy się z prawej nóżki na lewą. Wszyscy razem, tak jest. Celem tego było w tym roku przyciągnięcie jak najszerszej ilości mieszkańców na to, włączenie ich w ten nastrój świąteczny. Także z jednym celu było, w jednym z tych kramów mieliśmy tutaj sprzedaż cegiełek dla Oli Partyki. Ale najważniejsze to, co sobie założyliśmy, to żeby organizować tego typu imprezy po to, aby po prostu mieszkańcom przedstawić taką ofertę, zachęcić ich do uczestnictwa i włączyć ich w ten świąteczny nastrój. Na limach zielonych patrzę mnie, na wody spokojne prowadzi mnie. Na limach zielonych patrzę mnie, na wody spokojne prowadzi mnie. Chcemy wpisać tego typu wydarzenie jako stałe, żeby się wpisało, można powiedzieć, tutaj w kalendarz imprez tego miasta. Z roku na rok przyłącza się do nas coraz więcej sponsorów, coraz więcej darczyńców i osób, które chcą w tego typu wydarzeniu uczestniczyć. Także na pewno i w następnym roku będziemy organizatorem tego wydarzenia i tak samo jak w tym roku będziemy chcieli gorąco Państwa zaprosić do udziału. Yeah.